Działają regionalnie, ale metodami ogólnopolskimi. Z jednej strony zarabiają pieniądze, z drugiej mają misję do spełnienia. Dziś w ABC Gospodarki przyjrzymy się bliżej działalności finansowej, ale nie tylko, Banku Spółdzielczego w Wołczynie. Ponadto w programie wizyta w firmie Fireshop w Grodkowie. A na koniec, jak zwykle, sprawdzimy lokalny rynek pracy. Zapraszamy. Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. Z pewnością wielu z Państwa pamięta jeszcze czasy szkolnych kas oszczędności. Książeczek, wpłat i przyjemności z wydawania ciężko zaoszczędzonych pieniędzy. Tę pierwszą lekcję ekonomii już w latach 90. wskrzesił wśród uczniów Bank Spółdzielczy w Wołczynie. To powiedzcie, jak co tam się podobało. To szkoła podstawowa numer 2 w Wołczynie. Tu do akcji SKO zgłosiło się już 104 uczniów. Płacam na SKO co miesiąc. Tak. No, ja tam niekiedy sobie coś odłożę, albo mama mi daje tak ten. Ogólnie tak co miesiąc, czasami co tydzień dostaję od rodziców, od dziadków, tak, czasami też od cioci. I co wtedy? No i daje pani Tymkiewicz i pani nam wpłaca na książeczkę, ale jeszcze nie wiem, na co będę sobie zbierał. Minimalna suma wpłaty 5 zł. Oszczędzanie regularne, czyli przynajmniej jedna wpłata na miesiąc. To proste i jasne zasady SKO. Opiekunką SKO w tej szkole jest pani Beata Tymkiewicz. Jeżeli dziecko przynosi nawet tą minimalną wpłatę, to 5 zł, zostaje wpisane to na książeczkę, do karty dziecka bezpośrednio, a potem robię zbiorówkę z danego dnia. Jeżeli w danym dniu nie ma wpłaty, no to wtedy robię zbiorówkę z całego tygodnia i zanoszę do banku, wpłacam. Pieniądze trafiają do Banku Spółdzielczego w Wołczynie, który również kieruje się prostymi zasadami. Zyski z oprocentowania wracają do szkoły, a dodatkowo raz w roku pośród uczniów uczestniczących w SKO losowane są atrakcyjne nagrody. To dla dzieci pierwsza lekcja oszczędzania, a dla banku promocja, edukacja i sposób na jeszcze silniejsze zaistnienie na regionalnym rynku. Bo Bank Spółdzielczy to bank regionalny. Ten w Wołczynie powstał tuż po wojnie, ale oddział w Kluczborku działa na przykład w budynku, gdzie bank funkcjonował już w 1907 roku. W tamtym roku udało się odtworzyć elewację zgodnie z zachowaną dokumentacją. Co jest ciekawostką, może no to tutaj, jeśli chodzi o pomieszczenie skarbcowe, no to jest ono faktycznie, ma ponad 100 lat i jest to taki typowy skarbiec. Dzisiaj w zasadzie no w małym stopniu wykorzystywany, bo preferowany obrót bezgotówkowy powoduje, że gotówki coraz mniej. Do 2004 roku Bank Spółdzielczy w Wołczynie działał na terenie powiatu kluczborskiego. Dziś swoim zasięgiem obejmuje jeszcze powiaty namysłowski i brzeski. Z jego usług korzysta 16 tysięcy klientów. Jeżeli chodzi o ofertę, to mamy tak samo bogatą jak w bankach komercyjnych, czyli są to rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, do których klienci mają możliwość otrzymania kart płatniczych, debetowych, zbliżeniowych, które bardzo przyspieszają realizację transakcji, jak również obsługa przez internet. Ale w dobie powszechnej informatyzacji życia banki spółdzielcze zachowały to, co w bankowości powiedzmy pierwotne. Okienko czy lada, a za nią człowiek. Taki sam jak każdy z nas. Większość klientów znamy z imienia i nazwiska, mówią kasjerki z kluczborskiego oddziału. Potrzebują właśnie wyjść z domu, to sami bardzo często podkreślają. Potrzebują podejść do tego okienka, porozmawiać z panią. Potrzebują też powiedzieć o swoich radościach, o swoich smutkach. Często opowiadają nam o tym, że na przykład narodziły się długo wyczekiwane wnuczęta, czy o pomyślnie z danym egzaminie. I jest to dla nas naprawdę bardzo miłe i bardzo motywujące. Indywidualne podejście to nasz znak rozpoznawczy, mówią. Nie tylko przy okienku płatności, ale też na wyższych poziomach. Jestem prezesem zarządu małego banku lokalnego, ale każdy klient z każdym problemem może do mnie przyjść i od samego szefa dowie się, czego jemu sprawa została załatwiona tak albo inaczej, dlaczego nie dostał kredytu, albo czy nie można zmienić decyzji. Zwłaszcza dotyczy to przedsiębiorców, którzy w obecnych czasach nielekkich mają różne problemy. Z nami łatwiej się dogadać, jesteśmy na miejscu, każdy może przyjść, porozmawiać z całym zarządem, ponegocjować warunki. W Polsce działają 574 banki spółdzielcze. Każdy jest samodzielną jednostką, ale banki zrzeszają się w grupy. Ten z Wołczyna należy do SGB, czyli Spółdzielczej Grupy Bankowej.
Forma zrzeszenia daje możliwości. Wspólne akcje reklamowe, marketingowe, wspólna emisja kart płatniczych czy obsługa bankomatów. To tylko niektóre z nich. Tak naprawdę banki spółdzielcze powołały ten bank zrzeszający. Wszyscy jesteśmy akcjonariuszami tego banku i to my jesteśmy jakby tą grupowym szefem dla tego banku zrzeszającego. Każdy bank, jakikolwiek spółdzielczy czy komercyjny, może udzielić jednemu klientowi kredytów do 25% funduszy własnych. W naszym przypadku fundusze własne to są 12 milionów złotych, 25% z tego, łatwo policzyć, 1/4, to jest około 3 miliony złotych. I powyżej tych 3 milionów złotych nie możemy sami nikogo kredytować. Pomijając oczywiście, że 3 miliony to i tak już jest dużo ze względu na ryzyko, natomiast powyżej tej kwoty prawo nam zabrania. W związku z tym po to też jest ten bank zrzeszający, że w razie gdyby nam się trafił duży klient zainteresowany dużym kredytem, to robimy wtedy konsorcjum z tym bankiem. Czyli my dajemy trochę, ten bank dorzuca resztę. A to daje możliwości pozyskania większej liczby klientów wśród inwestorów lokujących swoje przedsiębiorstwa na terenie działalności banku spółdzielczego w Wołczynie. Na dziś obok przedsiębiorców z usług tego banku korzystają także samorządy. I oczywiście klienci indywidualni. Tu gros stanowią gospodarze. Banki spółdzielcze działające w takich małych miejscowościach, gminach miejsko-wiejskich, wyrosły na rolnictwie. W naszym portfelu, choćby kredytowym, 40% kredytów stanowią kredyty udzielone dla sektora rolnego, czyli można powiedzieć, że z rolników żyjemy. Nasi rolnicy to są nasi bardzo dobrze sprawdzeni klienci od lat. Na pewno tradycja, bo tak było i przywiązanie do banków spółdzielczych. To indywidualne podejście też ma bardzo duże znaczenie. Często klienci, rolnicy mówią, że nie potrafią się odnaleźć w innych bankach, ale jest to szczególna oferta w formie choćby kredytów z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z których to większość banków komercyjnych się wycofała lub nigdy ich nie udzielała. Tradycja w nowoczesnej formie. Bank spółdzielczy w Wołczynie wielokrotnie był nagradzany za działalność sponsorską, filantropijną czy za odpowiedzialny społecznie wizerunek. Ostatnio jako jedna z pięciu firm w województwie opolskim otrzymał nominację w trzeciej edycji prestiżowego konkursu Firma Dobrze Widziana, organizowanego przez Business Center Club. Olej na rozgrzanej patelni zostawionej bez opieki. W takiej sytuacji o pożar nie trudno. Gdy kłęby gęstego dymu spowijają już kuchnię, wpadamy zwykle w panikę. Bywa, że palący się olej chcemy gasić wodą. Pół szklanki wody. Jak widać, w tym przypadku woda to nieodpowiedni środek gaśniczy. A ten, aby skutecznie gasił płomienie, musi być zawsze właściwie dobrany do tego, co płonie. A jeszcze lepiej pożarom zapobiegać, uważa Paweł Badowski, właściciel firmy Fire Shop w Grodkowie. I zachęca do profilaktyki. Na przykład taki czujnik dymu pozwala reagować, gdy pożar jest jeszcze w zarodku. Montaż czujki też jest bardzo prosty. Wkłada się do gniazda. Czujka jest zainstalowana. Ten dźwięk o sile 92 dB ma alarmować o pojawieniu się w pomieszczeniu dymu. W naszym kraju czujniki dymu nie są jeszcze bardzo popularne. Są stosowane na przykład w obiektach użyteczności publicznej, ale tam zarządcy obiektu obowiązują określone przepisy. W przypadku mieszkań to do każdego z nas należy decyzja, jak się chronić między innymi przed ogniem. Są trzy rodzaje zagrożenia w domu i trzy rodzaje czujek. Jest czujka dymu, która reaguje na dym, zazwyczaj gęsty, czarny dym. Jest czujka tlenku węgla, która reaguje na czad, czyli tlenek węgla. Jest czujka gazu, która reaguje na gaz, propan, butan lub gaz ziemny. Paweł Badowski sprzętem i akcesoriami ochrony przeciwpożarowej zajmuje się od lat. Od 19 prowadzi własną firmę w tej właśnie branży. Pomysł narodził się w momencie, kiedy pracowałem w zakładzie, który produkował gaśnice. I w trakcie mojej pracy została uchwalona ustawa o ochronie przeciwpożarowej w 1991 roku. W 1992 weszło rozporządzenie o obowiązkowym wyposażeniu samochodów osobowych i dostawczych w gaśnice. I po wejściu tych przepisów okazało się, że rynek stał się olbrzymi,
na sprzęt przeciwpożarowy, natomiast oferty dostaw tego sprzętu były niewielkie. Działalność Fire Shop od początku koncentruje się na kompleksowym zaopatrywaniu firm w sprzęt ochrony przeciwpożarowej, także w sprzęt pierwszej pomocy. Początkowo to była jednoosobowa działalność gospodarcza. Żeby zaproponować klientom swój asortyment, trzeba było ręcznie pisać i wysyłać mnóstwo ofert. Dzisiaj, w dobie internetu, przedsiębiorstwo korzysta z jego dobrodziejstw i szczyci się tym, że bardzo szybko zaoferowało odbiorcom właśnie taki sposób robienia zakupów. Jak tylko pojawił się internet, zrozumiałem, jak ważne jest to narzędzie. I wykorzystałem to jako jeden z pierwszych w Polsce do stworzenia sklepu internetowego i zbudowania strony internetowej. Było to konieczne też z tego powodu, że moja firma znajduje się w małym miasteczku, gdzie praktycznie nie mam odbiorców, klientów, natomiast moi klienci są z terenu całej Polski, więc takie działanie było jak najbardziej wskazane. Handel to zasadnicza działalność firmy, ale będąc od tylu lat w branży, Fire Shop proponuje dziś także własne produkty i rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. To jest standardowe rozwiązanie zabezpieczenia klucza do drzwi ewakuacyjnych przed niepowołanymi osobami, czyli szafeczka metalowa, szybka do zbicia. Natomiast obok mamy rozwiązanie, które ma pomóc w bezpiecznym otwarciu drzwi. To jest system szybki PCV, która się powinna zniszczyć pod wpływem lekkiego uderzenia i ułatwić wydobycie klucza. Nie ma problemu, wyciągamy kluczyk. Jako wieloletni dostawca dostrzegam po prostu braki w rynku, czy w organizacji pewnych działań, czy wykonaniu pewnych produktów. I staram się polepszać te produkty, wprowadzać własne rozwiązania, własne pomysły. Zaopatrzenie się w sprzęt, który ma chronić na wypadek pojawienia się ognia, daje nam poczucie bezpieczeństwa. Ale by ten sprzęt sprawdził się w czasie realnego zagrożenia, trzeba go jeszcze umieć obsłużyć, więc szkolenia i praktyka są nieodzowne. O tym często jednak zapominamy. Bardzo dużym ułatwieniem w zapoznaniu się z takim instruktażem postępowania są instrukcje przeciwpożarowe, które my wykonujemy w formie obrazkowej. I bardzo łatwo jest po kolei wszystkie etapy działań prześledzić na podstawie obrazków, krótkich opisów. I takie instrukcje znacznie ułatwiają jak gdyby właścicielom obiektów przeszkolenie, gdyż wystarczy pracownika zaprowadzić do hydrantu, pokazać instrukcję, jak używać hydrantu, czego nie wolno robić przy gaszeniu hydrantem, zademonstrować tak samo przy gaśnicach, pokazać instrukcję gaszenia ognia gaśnicą, czego nie wolno robić przy gaszeniu gaśnicą, jakie rodzaje materiałów można gasić, czego nie wolno gasić, jak chronić inne osoby przed skutkami takiego gaszenia. Choć boimy się skutków pożaru, to często jednak niedostatecznie dbamy o profilaktykę w tym zakresie. Nie chodzi o czarnowidztwo, ale czasem warto wyobrazić sobie sytuację, w której ogień pojawia się nie gdzieś tam, u kogoś, lecz całkiem blisko. Chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na wyobraźnię właściciela domu czy mieszkania, żeby zasymulował sobie taką sytuację w wyobraźni. Jest godzina druga w nocy, wszyscy domownicy śpią i w pewnym momencie pojawia się czad, czy też pojawia się dym, na przykład z powodu awarii instalacji elektrycznej. I co się wtedy dzieje? Nasz organizm nie jest w stanie wyłapać zapachu dymu, kiedy śpimy, natomiast reagujemy na dźwięki. Więc jeżeli nie mamy czujki dymu na przykład w domu, to człowiek nie jest w stanie się obudzić. 70% przyczyn śmierci w pożarach to jest zatrucie dymem. Jak mówi Paweł Badowski, przepisy ochrony przeciwpożarowej dotyczą nas wszystkich i z pewnością warto je znać, by chronić swoje zdrowie i życie. Na zakończenie stały punkt programu, czyli przegląd ofert z powiatowych urzędów pracy. Dziś zaglądamy do Strzelec Opolskich. Na zainteresowanych czeka tu około 80 propozycji zatrudnienia. Poszukiwani są sprzedawcy, kasjerzy, pracownicy magazynowi i pakowacze towaru. Miejscowe firmy zatrudnią murarzy, pomocników murarza, tynkarzy, także księgowych i kontrolerów jakości. Są również oferty dla kierowców, elektryków, elektroników, pracowników ochrony. Pracownik produkcji, operator koparko-ładowarki, konsultant do spraw obsługi klienta,
Na nich też czekają oferty zatrudnienia. A szczegóły o pracodawcach zainteresowani mogą otrzymać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich przy ulicy Gogolińskiej 2A oraz pod numerem telefonu 77 462 1800. Oferty dostępne są także w internecie.